kapitalny, lewy. Polak ratuje Bayern, ależ dramaturgia. Lewandowski uchronił Bayern od porażki. Fantastyczny mecz zaserwowali nam piłkarze TSG Hoffenheim i Bayernu Monachium w 26. kolejce Bundesligi. 90 minut świetnego tempa i niemal ciągłego ataku mogło i powinno skończyć się całym gradem goli, ale ostatecznie golkiperzy byli pokonywani tylko dwa razy. Robert Lewandowski wykonał swoje zadanie, trafił do siatki, pobił kolejny rekord i uratował punkt Bawarczykom. To dla nich drugie kolejne spotkanie niemieckiej ekstraklasy bez zwycięstwa. W ostatnim ligowym starciu Bayern tylko zremisował 1-1 z Bayerem Leverkusen, ale mistrzowie kraju naprężyli muskuły we wtorkowym spotkaniu z Salzburgiem w Lidze Mistrzów. Pogrom 7-1 udowadniał, że ofensywna siła drużyny wciąż jest druzgocąca. Podobnie jak forma Lewandowskiego, który popisał się hat-trickiem i asystą. Hoffenheim nie bez powodu zajmowało czwarte miejsce w tabeli. Gospodarze realnie liczą się w walce o europejskie puchary, w ostatnich pięciu meczach to oni zgromadzili najwięcej punktów w stawce. Można było zakładać w ciemno, że nie będą oni wyłącznie tłem dla zawodników z Monachium. Od samego początku spotkania widać było, że podopieczni Sebastiana Hoenessa ani myślą oddawać punktów gigantowi. Atak gonił atak, Andrej Kramaric i spółka Co i Róż zapuszczali się w pole karne Manuela Neuera i angażowali całą defensywę Die Roten. Goście odpowiadali w podobny sposób, piłka krążyła pomiędzy oboma szesnastkami, gra w dużej mierze toczyła się właśnie w tych częściach boiska. Gole wisiały w powietrzu. W 27. minucie Thomas Müller trafił do siatki, ale został przyłapany na spalonym, podobnie jak kwadrans później. Niemcowi brakowało szczęścia oraz gorszego ustawiania się defensorów. Ani jednego, ani drugiego nie zabrakło jednak Christophowi Baumgartnerowi po nieco ponad pół godziny gry, kiedy 22-latek wykończył znakomitą akcję wieśniaków. Cała ofensywa gospodarzy doskonale współpracowała przy kilku podaniach w tempo, w końcu David Raum posłał dośrodkowanie wzdłuż linii końcowej, które ominęło obrońców i dotarło do strzelca. Gol był zasłużony i dobry dla i tak już bardzo efektownego widowiska, wymógł on na graczach Bayernu jeszcze szybsze tempo i większe ryzyko. Wydawało się, że faworyci zejdą do szatni przegrywając 0-1, ale wszystko zmienił rzut rożny już w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Roberta Lewandowskiego krył mierzący 175 cm Didier Samaseku i był to niewybaczalny błąd. Maliczyk nie doskoczył do centry Joshua Kimmicha. Polak tylko czekał na taki bieg wydarzeń. Trafił głową idealnie. Był to 29. gol kapitana biało-czerwonych w trwającym sezonie niemieckiej ekstraklasy. 17 z nich strzelił na wyjeździe i jest to wyrównanie rekordu Bundesligi. Dotychczas dzielili się nim Jupp Heynckes po sezonie 1973-74 i Timo Werner 2019-20. Druga część gry była jeszcze lepsza, szybsza i przyjemniejsza do oglądania. Brak goli był niewytłumaczalny. Każda kolejna akcja była groźniejsza od poprzedniej, gracze obu zespołów mogli tylko zastanawiać się, dlaczego wciąż nie prowadzą. Z czasem coraz bliżej byli goście. W 68. minucie Serge Gnabry trafił w słupek w sytuacji sam na sam, 5 minut później Oliver Baumann w ostatniej chwili wygarnął Lewandowskiemu piłkę spod nóg po strzale Müllera. Trudno uwierzyć, że po 14 celnych uderzeniach padły tylko dwa gole. Zwłaszcza Julian Nagelsmann ma powód do urządzenia w szatni pogawędki na temat skuteczności swoich podopiecznych. W kluczowych momentach zbyt łatwo dawali się oni łapać na spalonym, brakowało im zimnej krwi. Zaowocowało to drugą kolejną stratą punktów w Bundeslidze faworyta do tytułu.